się przy ulicy Chłopickiego 5 w Warszawie. Przed godziną 9 rano Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy otrzymała zgłoszenie o tym, że jest pochylony krzyż na wieży kościelnej i w tej chwili na miejscu są 4 zastępy Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego. Będą podejmowali próbę ściągnięcia tego krzyża na ziemię. Stoimy tutaj na placu Szembeka, w sercu Grochowa, gdzie góruje świątynia Najczystszego Serca Maryi, kościół, pomnik bitwy. Olszynkę Grochowską wczoraj, niestety podczas wielkiej burzy, krzyż widniejący tutaj na tej wieży lekko się przechylił i właściwie stajemy teraz przed ważnym zadaniem, prawda, żeby usunąć właśnie pewne zagrożenie, żeby ten krzyż miał właściwe miejsce, prawda. Mamy zadanie na ten Wielki Post. Mamy takie nowe doświadczenie i tutaj dziękuję swoim wiernym, którzy od początku zareagowali, kiedy zauważyli, że krzyż się lekko odchylił, dzwonili, przyjechała straż pożarna tutaj i od samego właśnie początku, od wczoraj do dzisiaj, no, próbujemy usunąć tutaj to zagrożenie. Widzimy, że to nie jest łatwe, praca na wysokościach, krzyż na wysokości 57 metrów i on jest dla nas ważnym znakiem zbawienia i chcemy właśnie teraz, na początku tego Wielkiego Postu właściwie patrzeć na ten krzyż, a jednocześnie chcemy przywrócić taką pozycję pionową, żeby ludzie mogli patrzeć i w zasadzie czerpać z tego znaku krzyża dla siebie zbawienie.